Architekt podąża za tym, co się dzieje w głowie architekta. Powstaje bryła, dopiero z tej bryły generowane są rzuty, prawda? Więc bardzo to upraszcza pracę i zwalnia architekta od szeregu technicznych czynności, które przy projektowaniu płaskim 2D, jak mówimy, były zmorą każdej pracowni. Ale to w zasadzie nie jest najważniejsze. O tym mówiliśmy kilkanaście lat temu. Wtedy to był przełom. Teraz projektowanie 3D staje się standardem. Natomiast powstaje kolejna możliwość. Model budynku staje się szkieletem, osnową stworzenia bazy danych o całej inwestycji. Model może zawierać przecież informacje nie tylko budowlane i architektoniczne, ale też instalacyjne, wyposażenie, elementy, detale, wszystko. Komputer daje możliwość połączenia elementów przestrzennych projektu z odpowiednimi rekordami bazy danych, gdzie są dane o cenie dostawcy, o tym, kiedy ten element będzie potrzebny. W praktyce cała informacja o przyszłej inwestycji jest w ten sposób właśnie zorganizowana, zorganizowanie w formie modelu. Jest to tak zwany model BIM i technologia projektowania BIM, czyli modelowanie informacji o budynku. Ponieważ cała ta informacja jest w komputerze, który jest połączony do internetu, w przyszłości da to możliwość praktycznie zautomatyzowania procesu inwestycyjnego, ponieważ projekt będzie szereg rzeczy przy pomocy komputera sam realizował zamiast zespołów ludzi, które obecnie zajmują się przygotowywaniem harmonogramów, organizowaniem dostaw, poszukiwaniem dostawców. Wszystko to będzie mogło zostać wreszcie skomputeryzowane, ponieważ budownictwo jako całość wciąż jeszcze czeka na tą rewolucję informatyczną. Wszyscy mają na biurkach komputery, ale robią prace, które te same efekty pracy, jakie były przy projektowaniu tradycyjnym. Natomiast komputer w tej chwili daje możliwość dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej, dzięki internetowi, połączenia tego wszystkiego w jeden proces w oparciu o jeden model przygotowany właśnie w takich programach jak choćby Archicad.